Choroby zakaźne u psów. Jakie mamy schorzenia? Przede wszystkim, dlaczego szczepimy psy przeciwko chorobom zakaźnym? Są to choroby, które są wywoływane przez wszelkiego rodzaju patogeny typu wirusowego, czyli wirusy. Niektóre schorzenia są wywoływane przez bakterie. Przede wszystkim u psów, młodych psów, w wieku 2-3 miesięcy zaczynamy cykl szczepień przeciwko chorobom takim jak parwowiroza, czyli tak zwany popularny tyfus, o czym wszyscy doskonale wiemy, jak choroba Rubarta, czyli zapalenie wątroby, jak leptospiroza, jak koronawiroza, adenowirusowe zapalenie góry dróg oddechowych, spowodowane wirusami, także spowodowane bakterią Bordetella bronchiseptica. Jest taka bakteria, która powoduje tak zwane powikłania kaszlu kanalowego. Również bardzo istotną chorobą jest nosówka. Te choroby występują w wieku rozwojowym, najczęściej małe szczeniaki, które są, nie mają pełnej odporności, zaczynają te choroby łapać, zarażając się jedno od drugich przez bezpośredni kontakt, przez kontakt z odchodami zarażonych psów, przez drogą kropelkową, tak jak na przykład wirusem grypy zarażamy się poprzez niebezpośredni kontakt, a na przykład przez rozsiewanie przez inną osobę wirusów, przy kichaniu, przy rozmowie. Szczepienie przeciwko tym chorobom jest o tyle istotne, że w większości są to choroby śmiertelne, aczkolwiek jeżeli one są wcześnie wychwycone i wcześniej podejmie się właściwe rozpoznanie, właściwą diagnostykę przeprowadzi, do czego służą wszelkiego rodzaju testy, też między innymi dostępne na rynku weterynaryjnym. Im szybciej się wyłapie te choroby, tym leczenie częściej kończy się w sposób pozytywny. Najczęściej występujące choroby zakaźne typu właśnie u szczeniaków, typu nosówka czy parwowiroza, są spotykane nie tak często jak jeszcze parę lat temu. Jest to spowodowane tym, że prowadzi się profilaktykę, czyli przeprowadzamy te szczepienia już w wieku szczenięcym. Jeżeli mamy cykliczne szczepienia u dorosłych psów, między innymi u suczek, które mają być matkami, one przekazują swoją własną odporność. Przeciwciała, które nabyły, czyli jednym słowem, przekazują tą odporność szczeniętom w życiu płodowym, jak również szczeniętom w okresie karmienia. Najczęściej właśnie występują w tej chwili choroby typu parwowiroza, czyli popularny tyfus. Jest to choroba przewodu pokarmowego, jest to choroba, która jest dosyć często spotykana i dosyć często kończy się w tej chwili wyleczeniem, aczkolwiek są też przypadki niestety, których nie udaje nam się wyleczyć ze względu na intensywność i szybkość rozwoju tej choroby. Jest to choroba przewodu pokarmowego, która bardzo często wiąże się z uszkodzeniem kosmyków jelitowych, czyli uszkodzeniem wyściółki jelita. Doprowadza to bardzo często do krwawień, do rozległego jak gdyby krwotoku jelitowego. Psy nie przyjmują jedzenia, nie piją, jeżeli nie mają dostarczonych wartości energetycznych i odpowiednich składników witaminowych, mineralnych. Organizm słabnie i po prostu głównym patogenem tutaj jest wirus parwowirozy. On doprowadza do tego, że niestety, ale bardzo w niektórych przypadkach kończy się to po prostu śmiercią takiego pacjenta. Oczywiście bardzo istotną chorobą do zwalczania jest wścieklizna. Jest to choroba, którą powinniśmy szczepić w świetle ustawy o ochronie zwierząt. Powinniśmy szczepić co roku. Każdy pies co roku powinien być poddawany szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Z tego względu, że zdarzają się ogniska wścieklizny w lasach u zwierząt dziko żyjących. Dlatego na przykład w sezonie wiosennym są też szczepienia zwierząt dziko żyjących. Są wykładane szczepionki w postaci bolusów pokarmowych dla zwierząt dziko żyjących. I w tym czasie nie powinniśmy wchodzić do lasu. Są zresztą stosowne ogłoszenia wywieszane i w lecznicach, i w blokach, gdzie wielu właścicieli zwierząt mieszka. I wścieklizna jest chorobą niestety śmiertelną. Jeżeli nie szczepimy tych zwierząt, tym samym po głowie, że tak powiem, ilość tych zwierząt zarażonych może wzrastać. W
Polsce tych ogniw wścieklizny nie ma dużo. Przed kilkunastoma laty było ich znacznie więcej. W tej chwili właśnie profilaktyka, zarówno przeciw wściekliźnie, jak i przeciwko innym chorobom zakaźnym, odpowiednio prowadzona, skutkuje tym, że te zwierzęta w coraz mniejszym stopniu na te choroby zakaźne chorują.